Cześć! Czy to pudło jest bezpieczne i czy rzeczywiście ratuje życie? Dowiecie się już po intro z odcinka pod tytułem Defibrylator automatyczny. AED, czyli... Automatic External Defibrillator. To takie urządzenie, które kopie prądem, wiecie, jak w serialowych zatrzymaniach krążenia, jak doktor Zosia B. pociera o siebie dwa wyglądające jak żelazka elementy, przykłada do klatki piersiowej pacjenta i bum, tak w skrócie. Ale jak to działa naprawdę? AED jest na szczęście mądrzejszy od wspomnianej Zofii B. i potrafi dobrze rozpoznać potrzebę defibrylacji, bo musisz wiedzieć, że nie każde zatrzymanie krążenia tego wymaga. Są sytuacje, w których jedynymi czynnościami, które musisz robić, to wezwanie pomocy, uciskanie klatki piersiowej i prowadzenie oddechów ratowniczych. Dlatego nie można mówić o AED, nie wspominając nic o resuscytacji. Ale że film dotyczy głównie defibrylatora, to RKO zrobimy szybko i sprawnie. Gdy już znajdziemy sobie poszkodowanego, któremu chcemy pomóc, to wypada wykonać kilka czynności, które zalecane są przez Europejską Radę Resuscytacji. Także jeśli jest bezpiecznie, to po kolei. Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny. Zabezpiecz się tak, żebyś nie miał kontaktu z płynami ustrojowymi poszkodowanego. Udrożnij drogi oddechowe przez odchylenie głowy. Sprawdź przez 10 sekund, czy poszkodowany oddycha. Postaraj się zobaczyć ruchy klatki piersiowej, poczuć i usłyszeć prąd wydychanego powietrza. Wezwij pomoc. Powiedz, gdzie jesteś, co się stało. Jeśli nie wiesz, co zrobić, zapytaj dyspozytora. Możesz użyć trybu głośnomówiącego, ale możesz też poprosić świadka zdarzenia o wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. Wyślij kogoś po AED. Nie zostawiaj poszkodowanego, no chyba, że defibrylator masz naprawdę pod nosem, jak na przykład na tym filmie. I podłącz, gdy tylko jest dostępne. Wyjmij elektrody z opakowania. Podłącz elektrody do defibrylatora. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Wyjmij elektrody z opakowania. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Analiza rytmu serca w toku. Nie dotykaj pacjenta. Wskazana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Teraz wciśnij pomarańczowy migający przycisk. Defibrylację wykonano. Resuscytację rozpocznij od 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość 5-6 cm w tempie około 100-120 na minutę. Następnie, jeśli umiesz, wykonaj dwa wdechy. Każdy ma trwać 1 sekundę do momentu, gdy zobaczysz, że klatka piersiowa się unosi. Nie nabieraj powietrza więcej, niż sam potrzebujesz do zrobienia wdechu. Dalej postępuj zgodnie z komendami AED. Prowadź resuscytację aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Aż w 76% przypadków zatrzymania krążenia wymagana jest defibrylacja. Ale to nie oznacza, że defibrylator pobudza serducho do pracy, bo działa dokładnie odwrotnie. Tak mniej więcej wygląda wykres EKG osoby, która wymaga wspomnianego kopnięcia prądem przez defibrylator. Nawet nie znając się na medycynie, łatwo odróżnić to od tego. W uproszczeniu, defibrylator na ułamek sekundy zatrzymuje nasze serducho po to, żeby taki preinstalowany układ mógł podjąć samoczynną pracę. Teraz widzisz prawidłowe przyklejenie elektrod defibrylatora. Każda elektroda ma naniesioną grafikę pokazującą, gdzie powinna się znaleźć, ale spokojnie. Minimum, jakie musisz zapewnić poszkodowanemu, to przyklejenie elektrod po obu stronach klatki piersiowej. Oczywiście bez przesady, trzymaj się w miarę możliwości tego, co na rysunkach. Możesz spotkać też taką pojedynczą elektrodę, ale jest ona mniej popularna. Czy to wszystko jest bezpieczne? Zdecydowanie tak. Jeśli tylko wykonujemy polecenia defibrylatora, nic nam się nie stanie. Nawet gdybyśmy dotknęli poszkodowanego, na przykład w czasie, kiedy będzie on gotowy do defibrylacji, spowoduje to automatyczne, bezpieczne rozładowanie urządzenia. Istnieją też badania potwierdzające, że nawet używanie AED na mokrych czy przewodzących prąd powierzchniach jest bezpieczne. Po co to wszystko wiedzieć? W Europie dochodzi do 700 tysięcy przypadków nagłego zatrzymania krążenia rocznie. I z tego, jak już wspomniałem, 76% wymaga defibrylacji.
Przyjmuje się, że z każdą minutą opóźnienia defibrylacji szanse na przeżycie spadają o 10-12%. Jak szybko przyjedzie wezwany przez Ciebie zespół ratownictwa medycznego? Na pewno później, niż Ty jesteś w stanie użyć automatycznego defibrylatora zewnętrznego. W ratownictwie i w pierwszej pomocy bardzo dużo mówimy o czasie. Tutaj rzeczywiście liczy się każda minuta i każda sekunda. I tylko od Ciebie zależy, czy będziesz stał, patrzył, robił zdjęcia, czy będziesz działał i ratował życie.